Cześć wszystkim, tutaj Tuśka. Witam w kolejnym kasowym challenge'u i dzisiaj chciałabym się podjąć Random Genetics Challenge. Nie jest to nic nowego, ale wydaje mi się, że jeszcze tego nie robiłam na kanale. Chyba tylko na jakimś streamie, więc postanowiłam, że zrobię to jeszcze raz, bo jest to bardzo, bardzo fajny challenge. Szybko jeszcze przypomnę reguły. Musimy wszystko zrobić randomowo, znaczy musimy zrobić dwóch randomowych simów, mamę i tatę, i później to, co wyjdzie nam z tych simów, to będzie dziecko, które już będzie zbiorem tych randomowych różnych cech, znaczy tych różnych cech wyglądu, i zrobimy chłopca i dziewczynkę. Ale najpierw zabierzemy się za rodziców, zaczniemy sobie od randomowego sima. Będziemy robić to po trzy razy. Raz, dwa, trzy. Wygląda całkiem strasznie. Zrobimy też sobie chyba młodą, dorosłą. Ale i tak tutaj wszystko będziemy zmieniać. Możemy sobie wybrać całą losową twarz, ale będziemy wybierać no tak naprawdę wszystko po kolei, tak jak zęby. Raz, dwa, trzy. Dobrze, będziemy mieli malutkiego króliczka. Nie wiem, czy mogę, chyba tutaj nie mogę wybrać już niczego. Zajmijmy się teraz włosami. Raz, dwa, trzy. Też nie jest źle. Może kolor nie jest za bardzo pasujący, ale wybierzemy też brwi. Raz, dwa, trzy. Jedyne, czego mogłabym się przyczepić, to to, że ten kolor nie pasuje zupełnie. Ale myślę, że możemy na spokojnie zaznaczyć, żeby był taki jak włosy. Teraz przejdziemy może do kształtu głowy. Raz, dwa, trzy. Tak w ogóle, jak widzicie, mam tutaj po cztery kolumny. Do wyboru mam mnóstwo opcji, ale to tylko dlatego, że mam ściągniętego na moda na właśnie więcej opcji i na cztery kolumny. Teraz sobie wybierzemy oczy. Raz, dwa, trzy. Fajnie też, że wybiera nam od razu kolor randomowo. Mam też bardzo dużo uszów. I wybierzemy je sobie właśnie teraz. Raz, dwa, trzy. Nie ma tragedii, nie są zbyt odstające. Zobaczymy policzki. Raz, dwa, trzy. Też jest ok. Usta. Raz, dwa, trzy. Trochę wąskie jak na mój gust, ale zobaczmy jeszcze, co będzie z nosem. Raz, dwa, trzy. Nie wygląda to zbyt najpiękniej, ale na razie nie ma chyba jeszcze co oceniać sima. Zobaczmy podbródek. Raz, dwa, trzy. Też nieźle. W ogóle ten kształt głowy nie jest jakiś tragiczny. Profil wygląda całkiem nieźle. Może te oczy w ogóle są bardziej takie azjatyckie niż afroamerykańskie, no ale nic na to już nie poradzimy. Chyba sylwetki... Nie... A, mogę! Sylwetka i karnacja, czyli jednak. Raz, dwa, trzy. Sylwetkę nam dobrał dosyć szczupłą. Randomowo też wybierzemy na szybko jakieś ciuchy. Raz, dwa, trzy. Dobra, coś z custom contentu, nie jest źle. Zobaczymy, co nam dobierze na dole. Mam nadzieję, że nam nie popsuje to całego sima. Raz, dwa, trzy. Nie jest źle. Wygląda to całkiem ok. I obuwie. Raz, dwa, trzy. Ok, buty zupełnie nie pasują do tego całego looku. Ale no dobra, mamy naszą simkę, mamy naszą mamusię. Raz, dwa, trzy. Dorota. Zuch. Mamy Dorotę Zuch. Wybierzemy jej jakieś cechy, niech będzie rodzinna, chce być super rodzicem. Niech będzie może geniuszem, znawcą sztuki i może niech będzie niezdarna.
Dobra, więc mamy naszą kobitkę. Zajmiemy się teraz naszym mężem. I tak, raz, dwa, trzy. Też nie jest źle. Myślę, że na razie chyba powinnam tak też poprzednio zrobić. Pozbędziemy się włosów i pierw wybierzemy twarz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, brwi też nie są złe. U faceta to dosyć ważne. Lepiej niż takie kreski zawsze. Uszy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, uszy już są mniej, może jakieś piękne, ale uznajmy to za słodką cechę tego pana. Raz, dwa, trzy. I bardzo ładne oczy. Bardzo ładny kolor. Straciłam rachu, bo ja nie wiem, czy nos wybierałam. Chyba nie. Raz, dwa, trzy. Też nie jest źle. Usta. Raz, dwa, trzy. I okej, okay, gdyby nie te uszy, to naprawdę byłoby elegancko. Zrobimy sobie też zarost. Raz, dwa, trzy. Nie jest źle. I włosy teraz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Myślę, że jedyne, co możemy tutaj zrobić, to... Chociaż nie, nie, nic nie będziemy zmieniać, nic nie ruszamy. Wybierzmy sobie teraz sylwetkę. Raz, dwa, trzy. W miarę fajny sim. Nawet te włosy, muszę przyznać, że nie są takie złe. Nawet mu pasują. I... Dobrze, teraz czas na ubrania. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dosyć letnio. No, nie wygląda to źle. Nie jest to może moja ulubiona koszulka, ale zobaczmy, co będzie ze spodniami. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, spodnie też nie są takie złe. Byleby nam dodało właśnie jakieś dobre, niezimowe buty do tego. Raz, dwa, trzy. Prawie mieliśmy buty klauna, no... Buty znowu nam dziwacznie dobrało, no ale już trudno. Musimy się z tym pogodzić. Dobierzmy imię. Emil. Borowik. I niech Emil też będzie rodzinny, tylko on chce mieć dużą, szczęśliwą rodzinę. Niech będzie kreatywny. No może nie, nie cierpi dzieci. Niech będzie towarzyski. I niech będzie perfekcjonistą. Dobra, więc mamy naszych simów. Dorotę Zuch i Emila Borowika. Teraz zobaczymy, co by się stało, gdyby ci dwaj synowie mieli dzieci. Najpierw może wybierzemy małego chłopczyka. I to, co nam teraz tutaj od razu wyskoczyło, zostawiamy, już nic tutaj nie zmieniamy. I sprawdzamy, jak to dziecko wyglądało, jakby było dorosłym. I też nie jest tragicznie. Niech będzie Stefan Borowik. I bardzo, ale to bardzo jest podobny do swojego taty. Na szczęście uszy odziedziczył po mamie. Myślę, że możemy go teraz troszkę, ale to troszkę odpicować. No brwi nie będę niestety zmieniała, bo już tego nie mogę zrobić. Ale myślę, że mogę zmienić już włosy. Może tutaj jakąś brodę damy inną. I no i oczywiście ubranie też dobiorę ja. Nie wiem, co jeszcze byłoby w stylu tego sima. No na pewno nie chcę tego zarastu, bo dziwnie z nim wygląda. Usta chyba też ma po tacie, bo mama... A może i po mamie? Gdybyśmy dobrali mu taki look? Albo na przykład... może nie taki? O, może takie włosy by były ok dla niego. Ciemniejsze. Bierzemy też ciemniejsze brwi. No brwi niestety ma po mamie. No, faceta te brwi nie wyglądają zbyt ciekawie, chociaż muszę przyznać, że nie jest też tak tragicznie. Zobaczmy, jakby wyglądał z jakimś innym zarostem. Bo od razu wydaje mi się, że od razu jakoś tak przystojnie wygląda. Nie wiem jeszcze, co z jego stylem. Nie mam aż tylu fajnych rzeczy dla facetów.
Ale może weźmiemy coś takiego bardziej luźnego? To będzie taki luzak? Zawsze ubieram simów luźno. Staram się to robić jakoś bezpiecznie, ale o! A jakby tak bardziej designersko go ubrać? Nie mam za dużo designerskich ciuchów. Coś tu mam, jakiś Gucci, ale nie do końca się na tym znam. Chociaż myślę, że nawet fajnie wygląda dosyć jak model. Muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ten sim. No i oczywiście zmienimy buty. Myślę, że buty możemy mu dać też jakieś... O! Takie bardziej luźniejsze. Nie wiem, co jeszcze sądzę o spodniach, bo no to są bardziej jakieś rurki czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy nie dam mu... Ale myślę, że mu te rurki, kurczę, jednak pasują. Więc no dobrze. Dodajmy jeszcze oczywiście jakieś detale skóry, bo na to też możemy sobie pozwolić. Damy mu jakieś króciutkie rzęsy. I może... Na pewno nie to. Coś dla faceta. O, może coś takiego. Troszkę go wygładzimy. Możemy mu dodać jeszcze jakiś inny nosek. Bardziej taki, możemy go podkreślić. Nie, to jednak jest zbyt realistyczne. O, ale może jeszcze tak te cechy podkreślimy. I... Jakby dodać tutaj jeszcze taki mały detal, to myślę, że wygląda teraz już naprawdę, ale to naprawdę fajnie. Bardzo mi się podoba. Nawet się nie spodziewałam, że wyjdzie taki film. Myślałam, że będzie gorzej, więc... No dobra, mamy naszego Stefana. No niech Stefan może będzie miłośnikiem zwierząt. To dlaczego by nie? Niech będzie romantykiem. Niech będzie może dobry i może niech będzie molem książkowym. Taki spokojny, fajny sim. Dobra, więc mamy Stefana i czas teraz na jego siostrę, która ma już dziwne detale, ale to nic, na razie nam to nie przeszkadza. Dobrze, więc mamy nasze dziecko. Od razu to ściągnę. Oczywiście dziecko, jak to dziecko, zawsze wygląda słodko. I zobaczmy sobie, jak będzie wyglądać jako dorosła osoba. I muszę przyznać, że też nie jest źle. Że naprawdę mamy dobry początek. I nawet jej te krótkie włosy pasują. I nie wiem, czy nie pójdę w tym kierunku. Dobrze, nazwijmy sobie tą simkę. Marta. Marta Borowik. No i myślę, że troszkę możemy zmienić też tą Martę w jakiś taki sposób bardziej mi przyjazny. Niech może ma te włosy, niech odziedziczy ten kolor po mamie. Chociaż myślę, że mama to raczej ma farbowane włosy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Na pewno chciałabym, żeby miała jakieś dłuższe rzęsy. O, coś w tym stylu. Albo może... O! Coś takiego. Weźmy, ściągniemy z niej też ten makijaż. I chyba od razu mam strzał w dziesiątkę. Albo może coś nawet... O, coś takiego gładszego jeszcze. Niech ona będzie taka piękna, gładziutka. Oczy po tacie, co mi się bardzo podoba, bo te oczy są jednak strzałem w dziesiątkę. O, nie wiem jeszcze, co nam wyjdzie tutaj. Chciałabym coś dobrać pod ten... kolor. O, i może w ten sposób to nie będzie wyglądało źle. To jest za jasne troszkę. Dobra. Zobaczmy jakieś włosy dla niej. Co by było? To takie... Nie, na pewno nie. Oj, na pewno nie. Chyba grzywka jej w ogóle nie będzie pasować. Może coś krótszego. Tylko nie wiem, czy ten... A nawet... O... To byłby idealny kolor. Może coś takiego. Chociaż tu jak ma grzywkę nie wygląda aż tak źle. Nie wiem, czy nie wybiorę czegoś, co ostatnio ściągnęłam. Gdzieś mam takie piękne włosy.
te wyglądają też dobrze. Są bardzo ładne, niebie, ale nie wiem, czy to nie będzie mój faworyt. Te włosy. Te włosy są przepiękne. No, brak mi słów. Już dawno nie ściągnęłam tak dobrych włosów, które tak by mi się bardzo podobały. Chyba, że mam jeszcze inne, które mogły nadać by jej też fajnego stylu. I mam nawet taki bardziej czerwony kolor i nie wiem, czy tego nie wybiorę, bo bandanę mogę sobie do tego dobrać. Gdzieś mam tu w akcesoriach chyba. Tak mi się wydaje, że mogę sobie to dobrać. Albo w czapkach. Zaraz to zobaczę. Albo tego nie zobaczę i będę szukać. A pewnie będę miała to przed oczami. A jest, dobrze. Od razu na wstępie tu. Więc nie wiem, czy sobie nie wybiorę takiej bardziej pin-upowej simki. Bo te włosy też są bardzo fajne i do wielu simek będą mi pasować. Tym bardziej podobają mi się, bo mają taki zupełnie inny styl. I no zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie. Do ubrania, no co by jej to właśnie dać? Na pewno nie chcę nic elegancki. Z simką będę miała większy problem. Z facetami jest prościej, bo nie mam aż tylu ubrań. A z simką mogę mieć większy problem. Chyba, że o, może właśnie coś czerwonego i do tego jakąś fajną spódniczkę. Na sportowo nie chcę jej ubrać. Zwyczajnie raczej też nie. Nie wiem, czy nie zostanę przy tym kolorze i przy tej właśnie bluzce. Zobaczmy jeszcze. To tak nie bardzo mi się to widzi do niej. Koszuli raczej też nie chcę. Nie, chyba jednak staniemy przy tym pierwszym wyborze. Czasem pierwszy wybór jest najlepszy. Chociaż nie wiem, czy teraz nie jest za czerwono, bo jednak ona ma te czerwone, bardzo takie mocno, no czerwone włosy, nie oszukujmy się. I do tego dobrałabym jakąś spódniczkę. Tylko czy ja mam coś takiego fajnego? Tutaj jest dosyć wąska, więc nie wiem, czy nie postaram się znaleźć czegoś bardziej rozkoszowanego. Albo coś w tym stylu. Tylko tu mi będzie przechodziło. Tak, w ogóle to uwielbiam tą spódnicę. Jest przecudowna. Chyba jest jedną z moich ulubionych. Ale no mówię, trochę jest za czerwono. Nie jestem jakimś mistrzem dobierania kolorów, nie jestem mistrzem ubierania. Ale może jednak zmienimy jej jeszcze tylko bluzkę szybko. Na... O Boże, to chyba będzie idealne. Chyba mam swój strzał w dziesiątkę. O Boże, jak ona pięknie wygląda. Może jeszcze zmienimy tą bandanę na szybko. I tak mogę cały dzień robić taką simkę. Gdyby coś właśnie jaśniejszego, o, albo w jednym kolorze może? Też to by było dobre. To jest ciężki, ciężki wybór. Przystańmy może na białej. Albo jednak na takiej bardziej wzorzastej. Teraz, no teraz te kwiaty mnie bardzo pasują do kratki, ale... Dobra, myślę, że zostawimy taki kolor. Dobierzmy jej tylko jeszcze buciki jakieś. Wiedziałam, że z dziewczyną tak będzie, że spędzę tutaj za dużo czasu przy niej. I chyba od razu wezmę pierwsze lepsze. Może nawet brązowe. I chyba chciałabym, żeby tak wyglądała. Nadajmy jej jeszcze troszkę takiego pazura. Dajmy jej troszkę makijażu. Na pewno chciałabym zrobić takie bardziej kocie oko. I dobrze by było dać jakieś czerwone usta, tylko może bardziej ciemne, o, coś w tym stylu. No i oczywiście policzki, tylko czy nie chcę niczego ekstremalnego. A mam tu tyle tego, że nie wiem, czy mi nie wyjdzie właśnie za bardzo ekstremalnie. Muszę jeszcze pamiętać, że pod
oczami też ma coś zrobione, żeby te kolory jakoś tak w miarę się łączyły, to musiałabym chyba tu troszkę pokombinować. Ale to wszystko wydaje mi się aż za mocne, więc może zostaniemy przy zwykłym takim rozjaśniaczu. Nie będziemy tu bardzo kombinować. Nie wiem jak tu z makijażem. Też moglibyśmy jej dodać coś takiego. O! Chociaż też mi się to nie za bardzo podoba. Jestem bardzo wybredna. To jest jasne, a coś ciemniejszego może? Coś... No nie, do oczu mi jednak nie pasuje. Dobra, zostawimy ją w taki sposób. To jest więc nasza simka. Dobrze, i myślę, że ona poszukiwałaby bratniej duszy. To na pewno. Chciałabym, żeby była... Może taka dosyć odważna, śmiała. Chciałabym też, żeby lubiła tańczyć. Mistrzyni parkietu. I może weźmy sobie jeszcze... Zróbmy z niej wegetariankę, o! Więc to jest nasza Marta Borowik. I nasz syn Stefan Borowik. No, muszę przyznać, że wyszło to dużo, dużo lepiej niż się spodziewałam. Tym bardziej patrząc na obydwoje rodziców. Jednak chyba ci rodzice przekazali swoje najlepsze geny swoim potomkom i mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia następnym razem.